Witam na konferencji prasowej po meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Dziś Korona Kielce na Suzuki Arenie zmierzyła się z Rakowem Częstochowa. Spotkanie to zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 1-0. Jest ze mną trener Marek Papszun. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, witam wszystkich. Gratulacje dla Korony, bo myślę ważne zwycięstwo. Co do nas, no oczywiście nie z takim zamiarem tu przyjechaliśmy. Chcieliśmy wygrać i przypieczętować mistrzostwo, no ale same chęci nie wystarczą. Pierwsza połowa no, w takim stylu, który nam nie przystoi jako drużynie, która do tego celu zmierza i nie pamiętam już, żebyśmy tak słabo grali. No mecz totalnie wymknął nam się spod kontroli, napędziliśmy gospodarzy, tą publikę tutaj i no wpadliśmy w takie kłopoty. Natomiast no, pozbieraliśmy się w przerwie, właściwie już po zmianach przejęliśmy inicjatywę. No i ta druga połowa toczyła się już na jednej właściwie połowie. No, stworzyliśmy kilka szans, tą ostatnią taką wybitną, no ale to jest też nauczka, bo trzeba grać trochę na innym poziomie. Pierwszą połowę na pewno nie byłoby tak łatwo jak w drugiej, tak, znaczy łatwo nigdy nie jest, ale nie osiągnęlibyśmy takiej przewagi, no, ale na pewno nie można zagrać na tak niskim poziomie, jak to zrobiliśmy. Także dwie różne połowy, daliśmy przeciwnikowi szansę, wykorzystał ją. Przegrywamy, no i cóż, no, albo dzisiaj jeszcze się cieszymy, albo pracujemy do kolejnego tygodnia, żeby ten cel osiągnąć. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Poproszę. Pytania, momencik, tylko mikrofon przekażemy. Można tam przekazać mikrofon? Dzień dobry trenerze, Krystian Natoński, Polsat Sport. Ja mam pytanie, skąd wynikał ten niski poziom? Czy to, bo wydawało się, że po przegranym finale Pucharu Polski Raków wyjdzie z taką sportową złością od pierwszej minuty, jak po swoje, jak na lidera tabeli przystało, a tymczasem no, był dzisiaj bezradny. Czy to był paraliż związany z tym, że jest tak blisko tego mistrzostwa, a może zbyt duża pewność siebie, że to mistrzostwo się, mówiąc brzydko, samo dzisiaj wygra, bo Raków dzisiaj, no, jesteśmy w okresie matur. Dzisiaj tej matury chyba piłkarskiej nie zdał. Dziękuję. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. No, to musiałbym być jasnowidzem i wejść w głowę piłkarzy, co się stało. Nie? Będziemy o tym rozmawiać, dopiero będziemy ten mecz analizować i będziemy wtedy wiedzieć, ale to też nie jest takie proste, no, co się stało. No, Gdzieś to nasze przygotowanie widać nie było takie jak należy. Być może to, co pan mówi, jest słuszne. No, trudno mi powiedzieć. No, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Czy jeszcze jakieś pytania do trenera? Proszę bardzo, tutaj. Mateusz Żurek, Kłobucka.pl. Niewykluczone, że jeszcze dzisiaj Raków będzie mógł się cieszyć jakkolwiek z Mistrzostwa Polski, no bo za chwilę rozpoczyna się spotkanie Pogoni z Legią Warszawa. No i czy jest coś szykowane dla kibiców w Częstochowie? O, to już nie do mnie pytanie, to musiałby pan zapytać władze klubu, czy coś dla kibiców szykują. No i dzisiaj jeszcze, nawiązując do tego spotkania, kilku zawodników wiemy, że nie zagra w następnej kolejce z Lechem Poznań ze względu na zawieszenie na kartki. Ciężko chyba będzie skompletować chociażby defensywę. No dzisiaj, jak widać, też nie było łatwo i trzeba jakoś sobie radzić. No, będziemy musieli jakiś skład wystawić, ale to dopiero przed nami. Jeszcze ta kolejka się nie zakończyła. Maciej Wąsowski weszło. Panie trenerze, nie zagrał dzisiaj Iwi Lopez. Był tutaj w Kielcach, ale nie wystąpił. To jest jakiś uraz po kłosie finału Pucharu Polski. Podobnie Tomasz Petraszek. Czy oni jeszcze w tym sezonie zagrają? Tomas tak, to jest ta kontuzja, przez którą zszedł, natomiast Iwi doznał urazu teraz na treningu, bo on trenował przed tym meczem, ale dostał urazu mięśniowego. No zobaczymy, no, będziemy się starali ich doprowadzić, no, szczególnie gdyby taka sytuacja była, że dzisiaj jeszcze tego mistrzostwa nie zdobędziemy. Czy będziecie oglądać mecz Legii, bo Legia, kiedy straci punkty, no to wy zostaniecie mistrzem Polski? Pewnie część będzie oglądała, nie? No, trudno powiedzieć. Teraz musimy chyba się skupić już na analizie swojego meczu, no, bo bardziej patrzeć pod tym kątem, że jeszcze mamy 3 kolejki, no i w tym reżimie swoim się utrzymać, czy tak, czy tak. No, musimy się szykować do kolejnego meczu, przynajmniej my ze sztabem. Myślę, że zawodnicy na pewno będą oglądali. No, mieliście to Mistrzostwo Polski, można powiedzieć, na nodze Frana Tudora. Jak pan skomentuje tą sytuację, czy to faktycznie już ta presja mistrzostwa wpłynęła, że Fran tego nie wykorzystał? No, nie wiem, no tak trudno na to odpowiedzieć. No, czasami się strzela z jednej sytuacji, czasami ma się sporo, no my w te 2 mecze jesteśmy mocno nieskuteczni, no bo i z Legią mieliśmy 8 okazji, teraz też na pewno kilka takich, no, wybitnych też, bo wcześniej też tam były czyste sytuacje, no nie strzelamy, no w tych 2 meczach wierzę, że w kolejnym się znowu odblokujemy, no bo wiemy, że z reguły tych bramek jednak sporo strzelamy, mamy chyba najwięcej w lidze, więc chwilowo się zacięliśmy, ale tak jak mówię, no, wierzę, że w kolejnym meczu z Lechem zobaczymy znowu drużynę skuteczną. Jeszcze chciałem zapytać, trenerze, ostatnie pytanie, o te zmiany w pierwszej połowie. To zmiany taktyczne, czy były jakieś urazy, czy to pana pomysł po prostu, żeby coś zmienić w grze zespołu? Dziękuję. No niestety zmiany podyktowane poziomem sportowym. Tutaj kolejne pytanie. Proszę o przekazanie mikrofonu. Dzień dobry, panie trenerze. Przemysław Bindu, Gazeta Częstowska. Chciałem się zapytać o taką kwestię. Dlaczego zawodnicy pana drużyny nie oddają strzałów z daleka, za 16, tylko tak wydaje mi się, że próbujemy wjechać z piłką do bramki. To było w Pucharze Polski, tam no, mało jest tych strzałów. Kolejne trudne pytania mi zadajecie, takie, na które nie znam odpowiedzi. No, od piłkarzy trzeba zapytać na pewno. Po prostu boją się strzelać. No, być może, no, może się boją, nie wiem. No, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, trzeba z nimi porozmawiać, dlaczego nie strzelają, na pewno zakazu nie mają. Panie trenerze, ja tylko chciałem jeszcze dopytać w kontekście tych zmian w pierwszej połowie Berlena i Rakowitana. Wiadomo, że to jest końcówka sezonu, zostały 3 mecze, ale czy oni jeszcze mają miejsce u pana w zespole, czy po tym, co dzisiaj pokazali, to jest ich koniec na ten sezon? Nie, no bez przesady, no są zawodnikami Rakowa i do końca sezonu ja też jestem trenerem i oni normalnie będą w kadrze, no takie rzeczy się zdarzają, no bo, wydaje mi się, że słabsze występy i no muszą to dźwignąć, bo być może w kolejnym meczu będą grali. No tu zostało powiedziane już, że jesteśmy w tym momencie znowu przetrzebieni. Każdy zawodnik na pewno będzie brany pod uwagę. No, ten mecz już za nami. No, stało się jak się stało, musimy patrzeć do przodu. Czy jeszcze... Aha, dobrze, to już ostatnie pytanie do trenera. Prośbę tutaj o przekazanie mikrofonu naprzód. Sebastian, Zielonka Miejska TV. Panie trenerze, no na ten moment nie wiemy, czy będzie to świętowanie z kibicami, ale jeżeli Legia zgubi dziś punkty, czy wy jako piłkarze, jako sztab zamierzacie świętować? Czy jest taki plan? No bo bądź co bądź, mimo okoliczności oczywiście no jest ta porażka nieprzyjemna z Koroną, no jednak zdobędziecie historyczne Mistrzostwo Polski. Jeżeli Legia zgubi te punkty, zamierzacie świętować wtedy? No nie wiem, zastanowimy się, no. Pomyślimy, zrobimy głosowanie i no oczywiście, że będziemy. No to sezon to jest 34 kolejki i gdyby nawet to miało nastąpić w ostatniej kolejce, to tak samo będziemy świętować. No porażki są wkalkulowane. No, wypracowaliśmy sobie taką przewagę, że mamy ten komfort, że ta porażka może nas wiele nie kosztować, aczkolwiek no, cały czas tego mistrzostwa nie zdobyliśmy, ale mamy na to jeszcze 3 kolejki. To nie jest tak, że z drugiej strony nie ma przeciwnika i nikt nie chce wygrać, szczególnie Korona, gdzie wygrała tu 7. mecz z 8, tak, w tej rundzie. No, to zdawaliśmy sobie sprawę, że to jest rywal tutaj trudny i takim w pierwszej połowie był. No i tylko byłem zaskoczony naszą postawą, nie Korony. Jeszcze ostatnie pytanie, tam widzę, pan Krystian ma, więc jakby pan przekazał mikrofon. A jest drugi, dobrze. Jeszcze raz Krystian Natoński, Polsat Sport. Ja chciałem dopytać, czy to był pana zdaniem najsłabszy mecz Rakowa w tym sezonie? Myślę, że najsłabsza pierwsza połowa. Mecz to trudno mi określić, trudno mi zważyć te dwie połowy. Pierwsza myślę, że najsłabsza w całym sezonie. Druga, no drugiej nie ma co porównywać, prawda, bo to był inny zespół, wyszedł na boisko. Dziękujemy bardzo. Za chwilę druga część konferencji. Dziękuję, dobranoc. Gościem drugiej części konferencji jest trener Kamil Kuzera. Trenerze, gratuluję zwycięstwa i poproszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. Dzień dobry. Ja może dzisiaj krótko. Fantastyczna atmosfera, fantastyczny wynik. Zrobiliśmy duży krok w stronę utrzymania. Troszkę namieszaliśmy w górze tabeli, przynajmniej na 2 godziny. Kolejne mecze przed nami. Dziękuję bardzo drużynie za serce, które dzisiaj oddała i piłkę nożną, którą dzisiaj pokazała. Dziękuję. Dziękujemy. Czy są pytania do trenera? Tu już pierwsze widzę, Maciek. Dzień dobry, trenerze. Maciej Mosowski weszło. Ja mam takie pytanie do pana. Jaki pomysł był na Raków Częstochowa? Bo ja miałem wrażenie, że byliście dzisiaj jednym z niewielu zespołów w tym sezonie, zwłaszcza w tej rundzie, który bardzo odważnie wyszedł na Raków i ten pressing był, agresywny doskok. To był pana pomysł trochę na ten mecz? To na pewno. No wiemy o tym, że chcieliśmy być intensywni przez cały mecz i tę intensywność utrzymać. Klasa przeciwnika też no, musiała nas zmusić do tego, żeby starać się odbierać tę piłkę wyżej, bo rzeczywiście jeżeli zaparkujesz troszeczkę niżej, to po prostu zaczynają się kłopoty i troszeczkę tych kłopotów mieliśmy też w drugiej połowie. Ale no, przebieg meczu i moment, w którym jest Raków, no, determinował go do tego, żeby nas mocno naciskać, ale broniliśmy się skutecznie i mieliśmy stówkę też na to, żeby to zamknąć, także wszystko, co założyliśmy przed tym meczem, dzisiaj się sprawdziło w 100% i zrealizowaliśmy to w 100%. Jeszcze jedno pytanie. Jak pan skomentuje tą sytuację, którą sprokurował Marcel Zapytowski z końcówki spotkania? Puls podskoczył trochę do góry? Kurczę, no na pewno, no tym bardziej, że to już było po czasie. Ten mecz powinien być zakończony i no pośliznął się, no, no troszeczkę nie farta w tym wszystkim, ale dzisiaj ta opatrzność była z nami, ale tak jak powiedziałem w szatni, na to szczęście i finalny wynik dzisiaj ta drużyna zapracowała mega mocno i za to jej chwała. Chciałem zapytać, czy był pan zaskoczony, bo nawet trener Marek Papszun to przyznał, że to była najsłabsza pierwsza połowa w wykonaniu Rakowa chyba w tym sezonie. Czy był pan zaskoczony taką dyspozycją Rakowa, takim chyba można powiedzieć nawet paraliżem przed tą szansą na zdobycie tytułu? Ja myślę, że jeżeli mówimy o pierwszej połowie, to myślę, że to była pierwsza połowa najlepsza Korony, jaką tu oglądaliśmy na Suzuki Arenie. Poproszę. Aha, czyli... A, jeszcze tutaj proszę oddać do tyłu, jak można. Gratuluję panie trenerze zwycięstwa, które oczywiście matematycznie nie przesądza jeszcze o utrzymaniu się Korony Kielce w Ekstraklasie, ale finalnie, kiedy popatrzymy, jak radzi sobie w ostatnich meczach Śląsk Wrocław, to chyba troszkę już można oddychać z ulgą. No tak jak powiedziałem wcześniej, zrobiliśmy naprawdę dzisiaj duży krok w kierunku tego, żeby Ekstraklasa została w Kielcach i do końca nie możemy stracić tej czujności, dopóki są matematyczne szanse. To po prostu musimy być czujni i robić swoje. I ja przede wszystkim, tak jak powiedziałem, cieszę się z tego, że po głupiej porażce zareagowaliśmy dzisiaj zwycięstwem i to najprawdopodobniej z mistrzem Polski. Także to cieszy i widać przede wszystkim rozwój w tej drużynie, bo to jest dla nas, dla całego sztabu najważniejsze i z tego się dzisiaj cieszymy. Wiem, że zastanawiał się pan, czy w środku boiska wystawić Ronaldo da Konu, czy zmienić go na Dalibora Takacza. Postawił pan na Słowaka i Słowak się odwdzięczył, bo dzisiaj naprawdę pracował, szczególnie w defensywie, bardzo mocno. No tak, no jesteśmy w takim momencie i takie zasady gdzieś tam mamy ustalone wewnątrz zespołu. Ja nigdy do tej pory nie spotkałem się z czymś takim w tej drużynie, żeby ktoś tutaj nie pracował. Pracują naprawdę bardzo ciężko i i każdy stara się wykorzystać swoją szansę. No dzisiaj wiedzieliśmy, że ta intensywność Rakowa będzie naprawdę bardzo duża i mimo tego, że Ronaldo ma swoje umiejętności piłkarskie na dużym poziomie, to obawialiśmy się tego, że po prostu szybkość tego meczu może troszeczkę go zaskoczyć, dlatego Dalibor wyszedł i dał z siebie wszystko. Zresztą dzisiaj generalnie te zmiany nam się no nie powiem, że udały. Te zmiany były po prostu konkretne i dały nam konkretne efekty na boisku. Jeszcze tylko jedno pytanie, bardziej stwierdzenie, bo 8. raz w historii kieleckiego klubu żółto-czerwoni mają serię 8 meczów bez porażki na tym stadionie. Natomiast jest to taka seria, która... Damian, kręcisz głową, że co? Ja mówię, że to jest trzecia seria. Trzecia seria w historii, że mamy 8 meczów bez porażki, ale tak analizując, to macie najwięcej zwycięstw, bo 7 zwycięstw, 1 remis. Tamte serie miały mniej punktów. Ale tak swoją drogą mam nadzieję, że się nie zatrzymujecie, bo przed wami jeszcze jeden mecz w tym sezonie, Lech Poznań. No taka narracja ogólnie w szatni była od początku tej rundy. Jeżeli ciężko zapracujemy, to być może w końcówce zasłużymy na to, że będziemy mieć w Kielcach mini europejskie puchary. Dzisiaj pierwszy mecz europejskich pucharów kieleckich odbyliśmy, zwyciężyliśmy. Czekamy na Lecha Poznań. Mam nadzieję, że w równie fantastycznej atmosferze, jaka dzisiaj była na meczu i pewnie przy komplecie publiczności, w co mocno wierzymy i co się po prostu tej drużynie należy. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Ostatnie. Dzień dobry, gratuluję zwycięstwa. Powiedział Pan, że wyciągnęliście wnioski po ostatnim meczu. Czy chodziło Panu m.in. o to, że uchroniliśmy się od tego, aby stracić ramkę w końcówce, czy to pierwszej połowy, czy w końcówce całego spotkania, bo w dwóch ostatnich meczach niestety gdzieś tej czujności zabrakło i to ze Stalą i wcześniej z Zagłębiem. Niestety, chociaż prowadziliśmy to traciliśmy to prowadzenie. No to na pewno to, co Pan mówi, natomiast najważniejsze dla nas jest to, żeby w tej rundzie przytrafiały nam się też porażki i po tych porażkach reagowaliśmy pozytywnie. Dzisiaj mieliśmy no, mocno zawieszoną poprzeczkę, ale chcieliśmy bardzo to zrobić i tutaj w detale jakby bym nie chciał wchodzić, chodziło o to, żeby, tak jak powiedziałem, zareagować pozytywnie i dzisiaj to zrobiliśmy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Do widzenia.